Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale, dziewczasny odcinek z Króla Skoczni. Dwa odcinki zostały nam do końca i żeby zakończyć trzecią edycję, ponieważ zostały nam te dzisiejsze odcinki półfinał, ale te dwa, no to pojedynek o trzecie miejsce i sam wielki finał. Będzie to troszeczkę dłuższy odcinek, bo jak możecie teraz zauważyć, z tego powodu, że no, będzie aż 8 konkursów. No bo jeden pojedynek to cztery konkursy. Bo dzisiaj będziemy dwa mieli. Pierwszy Kanada, Włochy i Francja, Finlandia. Będzie ciekawie? No i co? Od razu zaczynamy. Nie będziemy tutaj nic przedłużać. Zaczynamy może od skoczni w Predazzo, no bo no, Włochy, żeby było, żeby skakali u siebie ten. Zobaczymy, czy no, ostatni raz na pewno, no bo jeżeli. Czy i tak jakby przegrali, czy wygrali, i tak będą jeszcze skakali w następnym, czy jeszcze w następnym odcinku. Więc tak naprawdę nie wiem, co ja gadam, ale po prostu no to będzie ostatni raz, kiedy będą mogli skakać u siebie. Więc teraz zaczyna to wszystko Francesco Cecon. Nagrywam to jeszcze przed kwalifikacjami w Zakopanem, ale raczej zobaczycie to może podczas albo po. No, to zależy, pewnie będziecie to oglądali po konkursie, może nawet po konkursie, ale raczej po kwalifikacjach. A mam nadzieję, że szybko ten film dotrze, a nie jakaś 21-22. Joshua Maurer, nie zobaczyłem ile tam skoczył. 134 metry, niezły skok, ale też patrząc na warunki, jakie mamy, można było dalej. Popatrzmy na Maurera, on skacze bardzo podobnie. 134,5. I prowadzi bardzo minimalnie, bo 1,9 punkta. Więc może w drugiej serii będą emocje, oby były. Zaczyna to Francesco Cecon. Wyeliminowali reprezentację Polski z ćwierćfinału. Więc są w formie. A teraz Francesco Cecon, teraz muszę znaleźć długopis, bo teraz mi się gdzieś zapodział. 132 metry, 273,6. A może to zapiszę podczas skoku, żeby nie było. I Joshua Maurer. Zobaczymy, czy to będzie skok, który da mu prowadzenie z jednych czterech konkursów. Oj, chyba nie! Nie wykorzystał warunków. I tak, 272 i 2 to jest o 1,4 punktów straty, więc no jest na razie ciekawy, bo to są bardzo małe straty. Więc na pewno w drugim konkursie w Park City będzie ciekawie. Zobaczymy, jak wszystko to pójdzie, po której stronie zapisze się szczęście. I o wiele zmienne warunki mamy w Stanach Zjednoczonych, bo mamy tutaj wiatr wiejący w plecy, więc będzie trudniej dla zawodników, żeby osiągnąć jakąś znakomitą odległość, ale to na pewno im nie będzie przeszkadzało dla jednego, żeby wygrać. Francesco Cecon. Zobaczymy, czy on wykorzysta te warunki. Czy on dobrze sobie poradzi w takich warunkach, bo on ma bardzo ciężkie warunki, co to tym skokiem pokazał. Chociaż potem zaczął się coraz mocniej zmniejszać ten wiatr, 118,5 metra. No i niestety, szkoda, że wiatr nam przeszkadza w takiej sytuacji. Jednak wiecie co, zdecyduje, że na konkursach mamucich będzie ciągle wiatr pod narty. Żeby było jakieś tam emocje, a nie, że wieje w plecy i lądują przed punktem K. Bo znając życie, mamy te nową skocznię mamucią Iron Mountain, to tam mogą się dziwne rzeczy odwalać. No i Joshua Maurer wygrywa ten pojedynek w pierwszej serii oczywiście, 121 metrów, no już mamy pojedynek, konkurs, no jest to duża przewaga, prawie 10 punktów, więc tak naprawdę no pewnie odrobił to, co stracił w Predazzo, bo tak naprawdę nic nie stracił, bo 1,4 to tak naprawdę średnio nazwać stratą, albo przewagą dla Czekona i Czekon. Jak się zrehabilituje, czy w ogóle się zrehabilituje i zrehabilitował się, ale tutaj wykorzystał znakomite warunki 253,8. Bardzo dobry skok Włocha. No, szkoda, że tylko ten pierwszy
w ogóle zepsuł. I Joshua Maurer. Zobaczymy. No taki znowu czarny koń. Aż się przypomina pierwsza edycja, gdzie też Kanadyjczycy byli w finale i znowu Joshua Maurer psuje skok. 244,3. No i zawali skok bardzo ważny, bo wyglądało wszystko dobrze. A mimo tego Czekon powiększa przewagę nad nim prawie o 10 punktów. Szkoda, że zepsuł totalnie skok. To jest 9 i 9,4 punkta. 9,5. O. 9,5 punkta. Dodając to, no to już wychodzi 10 punktów. Więc nie jest jeszcze za ciekawie, ale nie jest też jeszcze tak źle. Więc przechodzimy do kolejnego konkursu. Zdecydowałem dla Czekona zrobić taką niespodziankę z powodu tego, że pokonał Polaka. No to teraz skoczy na polskiej skoczni. Skoczy takie dwa. Zobaczymy jakie, czy dobre, wybitne, znakomite, tragiczne skoki. Dowiemy się za chwilę. Francesco Cecconi, no jak mówiłem, przewaga jest taka, że może ją stracić w jednym konkursie, ale też może ją spokojnie powiększyć. Ale niestety, jak widzimy, w Zakopanem też za dobre warunki nie są. 125,5 i jest prowadzenie. Chyba nic nie wspominałem o Pucharze Świata. A jak tak, to może wrócę do tematu, że no cóż, no dziwnie będzie się oglądało cały konkurs Pucharu Świata w zimę, w igielicie. No wiadomo, jeszcze aż taka zima to pewna nie jest, ale przyznajmy sobie szczerze, listopad to już pora skakania. No też trochę dziwnie ten ustalony kalendarz, bo widzimy na początku listopada, potem 2 tygodnie przerwy po to, żeby... Trzy chyba. Tak mi się zdaje, że trzy. Taki przerywnik teraz. Francesco Cecconi na prowadzeniu i jeszcze ma troszeczkę przewagi, bo jest to 5,3 punktów, więc co konkurs większa przewaga. Znaczy, no to jest mniejsza niż właśnie w Park City, ale może ją jeszcze sobie powiększyć, albo zmniejszyć, bo teraz już Joshua Maurer zaczyna. Ale wracając, no to będzie bardzo dziwnie się to oglądało, ale no cóż, fajnie, że i tak wracamy ze skokami takimi na poziomie wysokim, nie to co letnie Grand Prix 257,8, nota Joshua Maurera. No to byłoby coś niesamowitego, jakby Kanadyjczycy awansowaliby po raz drugi do finału, no bo przecież zrobili to w pierwszej edycji. To w ogóle ciągle zapominam sobie zobaczyć, kto wygrał tą pierwszą edycję i drugą, bo jestem tego bardzo ciekawy. A Czekon chyba wygrał. Tak, 260,8. Więc no, na razie wszystko idealnie się układa. O 3 punkty pokonuje, idealnie o 3 punkty pokonuje Maurera, więc coraz bliżej tego zwycięstwa, chociaż tak naprawdę to jest chyba jeszcze z 13 punktów, więc niby te 3 zwycięstwa, ale z taką z małą przewagą. Więc dobra, czas na ostatni konkurs. No i za chwilę po tej przerwie, dla was jednosekundowej, dowiecie się, na jakiej skoczni będą skakać obaj zawodnicy. To, czego chciałem, czyli wiatr pod narty w Willingen na zakończenie. Wcale nie ustawiłem na wiatr pod narty, ustawiłem na random, ale widać, gra jednak często wyczuwa, w którym momencie trzeba fajny wiaterek dać. I o to chodzi, bo tak trzeba zakończyć. A przecież nie wiadomo, czy potwierdzone jest zwycięstwo Czekona, chociaż jak widać skacze kapitalnie. 149 metrów, ale wylądowane na dwie nogi, co to oznacza, że noty obniżone mocno. No i to jest może szansa dla Maurera. Jak teraz skoczy bardzo dobrze, chociaż jak widzimy 144,5 do osiągnięcia na spokojnie, ale z dobrymi notami. A wygląda to wszystko bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ależ kapitalnie skoczył, ty Boże, jeszcze odrobi. 151,5, 152 punkta. Niesamowite. I on chyba odrobił. Ja nie mogę! Maurer odrabia straty w jednym konkursie! Nieprawdopodobne! Chociaż jeszcze zaczekajmy na werdykt, ale no to chyba będzie najbardziej emocjonujący pojedynek w całej edycji. A może nawet w tych wszystkich edycjach, ale jeszcze poczekajmy, Czekon musi odpowiedzieć.
Gdyby nie ten głupi skok na dwie nogi, odpowiada kapitalnym skokiem. 288,6. I teraz Maurer. No trzeba se przyznać, że może być, możemy być świadkami znakomitego comebacku. I po raz drugi zobaczenia Kanadyjczyków w finale. Tylko musi to być dobry skok. Jest dobry, niesamowite! 305,4. No ja nie jestem pewien, ale mi się zdaje, że Maurer wygrał. Jednym konkursem. Maurer chyba wygrał. Oczywiście, policzę notę, ale... Oj, oj, oj. No niesamowite, co to teraz zrobił Maurer, bo chyba, jak mówiłem, zrobił najlepszy performance, jaki kiedykolwiek można. Ależ on to zrobił. No Czekon, mimo tego, że wygrał trzy pojedynki, ten ostatni do Maurera należał, ale... Przez ten jeden pojedynek Maurer może awansować do finału. Za chwilę liczę notę, no bo to jest coś nieprawdopodobnego. Tak jak czułem, Kanada 1079,7 punkta, Włochy 1076,8. To są dwie dziewiąte. Dwie dziewiąte punktów straty Włochów. To jest nieprawdopodobne. To chyba najbardziej szokujący comeback. Najlepszy comeback, jaki kiedykolwiek widziałem w tej edycji, bo... Nieprawdopodobne. Przegrywasz trzy pojedynki, przychodzi ostatni, a ty wygrywasz z ponad 20-punktową przewagą. Może. No nie obliczałem tej przewagi na ostatni konkurs, ale teraz przechodzimy do pojedynku Francja-Finlandia i może tu jeszcze będzie bardziej ciekawie. No i zaczniemy od skoczni fińskiej, czyli Kusamo. Tutaj nie skakaliśmy w ostatnim odcinku. Finowie skakali na skoczni w Lahti, więc dlatego Fin. Entusjany, tu nie skaczył Finowie, tylko Fin. Liczba pojedyncza, pamiętajmy. Entusjany kontra Matis Kontamine. No i cóż, kto zmierzy się z Kanadą w finale, a kto z Włochami o trzecie miejsce? No, teraz troszeczkę inna rzeczywistość, bo skaczemy na odwrotnej kamerze. Nie wiem, dlaczego tak to zrobili. No, skaczę z wszystkich na skoczniach z lewej strony, a tu nagle cyk Kusamo i po prawej stronie. No, trochę ciężko tutaj się wybić i dlatego nie jest to aż taka dobra skocznia. Antunus Jainen. Zobaczymy, jak będzie skakał u siebie. No wiadomo, teraz wielkiego zainteresowania u mnie teraz nie ma. Ale no to będzie pod koniec. Pod koniec będą te emocje. A to też jest bardzo dobry skok. Też troszeczkę zrąbali z liczy tutaj tym pokazującym wiatr. Tą strzałką, no bo pokazuje w lewo i tak naprawdę mamy wiatr pod narty. No ja rozumiem, że to wiadomo ciężko było to zrobić. Anus Janem prowadzi, ale to jest bardzo małą przewagą. Ale tak naprawdę wracając do tej strzałki, no to dziwne trochę. No ja rozumiem, no Kusamo jest taką jedyną skocznią, gdzie mamy po prawej stronie kamerę. I dlatego tak dużo osób tej skoczni nie lubi, a Kontamine skacze bardzo dobrze. 317,8. Proszę bardzo, pierwszy konkurs i już nota ponad 300. No może też dlatego, że mamy bardzo dobre warunki, a też forma skoczków jest znakomita. No i Antunus Jainen. No ma trudne zadanie, musi skoczyć 148,5. Proszę bardzo, jak odpowie? Oż ładnie. I chyba... Oj! Oj, oj, oj! Ależ upadek! Jaką chyba jakieś salto walnął Antunus Jainen. Co tu się dzieje w tym odcinku? Niesamowity comeback ma... Maurera i teraz to wyglądający makabrycznie upadek Nusiainena. Ale patrzcie, mimo upadku, no Nusiainen no dużo traci. On traci 27,2, ale no mimo upadku jeszcze zostaje w grze. Takie Arsenal standing, ale będziemy czekali do tych ostatnich trzech pojedynków, ale proszę bardzo, niesamowite. Nusiainen jeszcze stoi na podium. Ale no sytuacja dla Nusiainena jest bardzo zła w tym momencie. A dla Kontamine, no o wiele lepsza.
Wiem, że trochę za dużo tych niemieckich skoczni, ale nie poradzę, że mamy Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Klingenthal i Titice Neustadt, więc tak naprawdę zostały mi dwie jeszcze niemieckie skocznie, których nie skakaliśmy w ogóle, ale już je zostawię z tego powodu, żeby nie było aż tak niemiecko. No przecież Niemca nie mamy w półfinale, chyba nawet nie było w 1/8 żadnego Niemca, więc no, zobaczymy. Matthijs Kontamine. No, wygląda sytuacja no tak, że no, w Nucjanym po tym upadku w ogóle no, jeszcze nadziei nie stracił, bo tak naprawdę ta odległość mu pomogła. I teraz Kontaminę 136,5 i prowadzenie. Ale raczej Kontaminę raczej powinien zachować ostrożność po tym, co się wydarzyło ostatnio i uważać, żeby nie zrobił tego, co przekon. No jest, telefon spadł. Proszę bardzo, jakie ja mam umiejętności. Żeby jeszcze spadł mi telefon z rąk. Dobrze, że się jeszcze nie, ani razu nie połamał. No z jajnem! Ależ to jest fighter, walczak! 132,5. No i na razie prowadzi. Po małych kroczkach do celu, punkt odrobiony. A przecież może być więcej. Chociaż wiadomo, warunki też... No tutaj w Oberstdorfie nie sprzyjają. Kiedy sprzyjały? Nie wiem. Chyba w konkursie drużynowym. Tam chyba były kapitalne warunki na Mistrzostwach Świata oczywiście. A Kontaminę ląduje krótko. 281,5 mimo tego. No kapitalna na razie punktacja. Już miałem mówić w Kusamo, że pierwszy konkurs i już noty ponad 300 punktowe, no Kontaminę miała, ale chodziło mi o to, że też no sijajnym, ale niestety zdarzyło się, coś wydarzyło. Drugi raz taki upadek mam, przecież pamiętam, że Roman Kołderka też tak upadł i zaprzuł szansę, to chyba był, to była 1/8, a no sijajnym, oj, no widać, że te drugie serie gorsze, 279, no i przegrywa, no i zamiast pomniejszyć tą stratę, no to ją powiększa, bo to jest 2,5 punkta przewagi Kontaminę w tym pojedynku i zostały nam dwie skocznie i teraz tak myślę, jaką, bo myślałem nad niższym tagiłem, ale chyba nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. No pomyślimy. No to takie 5 sekund myślinku i za chwilę zobaczymy się na jakiejś skoczni. Jakiejś. Tak sobie przechodziłem wokół tych skoczni i patrzę, zapomniałem o Trondheim, więc skaczemy w Trondheim, bo też pomyślałem, kurde, no chyba na wszystkich skoczniach skakałem, no nie skakałem, ale no, nie, no za dużo tych niemieckich skoczni, ale patrzę, Trondheim, o, jeszcze na tym nie skakaliśmy, więc tutaj będzie się przedostatni konkurs, a Kontaminę ląduje daleko, no tutaj już można popatrzeć się na wysokie latanie, wysokie, dalekie. Bo tutaj mamy wiatr pod narty i już Kontaminę skacze na punkt KS, czyli 140. Entu Nusiainen. Popatrzmy na skok Fina, no, który i tak jest w sytuacji bardzo słabej. O wiele gorszej niż Maurer po trzech pojedynkach. No bo ten upadek w Kusamo, przyznajmy sobie szczerze, zniszczył mu całą sytuację. Może gdyby nie ten upadek, byśmy widzieli o wiele bardziej emocjonujące starcie niż teraz, bo tak naprawdę Nusiainen już tak skacze od niechcenia, bo kolejny raz przegrywa pojedynek z Kontaminą, oczywiście tylko w pierwszej serii, jeszcze może odrobić spokojnie tą stratę tylko w tym konkursie niż w całościowo, ale nigdy nie mów nigdy, to co Maurer zrobi można powtórzyć, ale to byłoby chore i chyba bym nazwał ten odcinek comebackami roku, chociaż i tak muszę przyznać, że musi być to nazwą filmu, comeback. Znakomity comeback albo comeback roku. I 284,3 to jest nota Nusiainen. No trzeba przyznać, że znakomicie wyglądają te noty. Kurczę, chyba takie skocznie dobrałem, gdzie spokojnie można zdobyć 280 punktów, no bo nawet z wiatrem w plecy na skoczni, gdzie my teraz wcześniej skakaliśmy. A no tak, skakaliśmy w Oberstdorfie, no to tak osiągnęło na przykład Kontaminę. A Kontaminę teraz ląduje na dwie nogi i minimalnie wygrywa z Nusiainenem. Ależ ten chłopak ma pecha. 285,07, więc
malutkimi kroczkami powiększa tą przewagę. Więc czas na ostatni konkurs. No i może... No, dowiecie się za chwilę, gdzie będziemy skakać ostatni konkurs tego półfinału, gdzie raczej odpowiedź, kto jest w finale, jest jasna. Szczuczyńsk, bo no, trzeba przyznać, że tutaj no, da się daleko skakać, nawet z wiatrem w plecy. Mam nadzieję, że to pokaże Matis Kontamina i Antunus i Ainen. No dobra, może wziąłem też skoczy tu, dlatego że może jakieś tutaj też będzie szansa dla Nusi Ainena. Ale wcale tutaj nie mówię, że chcę, żebym wygrał, ale tutaj, żeby przynajmniej wygrał ten jeden konkurs. Chociaż tak naprawdę mógł wygrać w Kusamo, gdyby nie upadek. Bo tak naprawdę by wygrał. A proszę bardzo, Kontamina mimo... po warunku z wiatrem w plecy skacze 148. No dużo tych dodanych punktów nie miał, ale i tak trzeba przyznać, że... No fajnie, daleko skoczył. No co jak mówiłem, też wybrałem to skoczy z tego powodu, że ma taki profil, że nawet z wiatrem w plecy da się spokojnie wylądować poza HS. Nusi Ainen. O, to też będzie daleki skok. No, na szczęście bez upadku. 145,5, ale no przegrywa. Więc raczej no, nie ma tu szans w ogóle na żadne zwycięstwo. Oczywiście chodzi mi o całokształt, ale tutaj jeszcze ma szansę, żeby ten honorowy zwycięstwo zaliczyć, no bo wiadomo, Kontaminę no, jak burza przeszedł, chociaż wiadomo, że troszeczkę pechem, bo gdyby może nie to, no to Nusi Ainen mógłby jeszcze tutaj walczyć, chociaż zobaczmy. No i jak widzimy, no Nusi Ainen walczy o to przynajmniej to jedno zwycięstwo, 315,9. I za chwilę dowiemy się, czy Kontaminę został finalistą i zmierzy się z Kanadyjczykiem. Czy tutaj nie będzie upadku? Raczej tak. Tak jest, ale nie wiadomo, czy wygrał. No jednak wygrał. Znowu minimalnie 317,2. Więc deklasacja Kontaminę, chociaż troszeczkę, no cóż, pechowa dla Nusi Ainena, bo jak mówię, może gdyby nie ten upadek, byłoby coś więcej. A tak, wszystkie zwycięstwa dla Kontaminę. No tylko jedyne, co może być ciekawe, to tylko przewaga, z jaką wygrał nad Nusi Ainenem. A za chwilę się dowiemy, o ile. I, no jak mówiłem, pewne zwycięstwo Francuzów. 1201,5 punkta. 1201,5 punkta. O, teraz lepiej. Tyle zdobyli Francuzi. Finowie 1169,8. No nie wiem, czy tak mówić. Francuzi czy Francuz. Ale wracając, no to pojedynek o trzecie miejsce, który będzie w poniedziałek. No to będzie pojedynek pomiędzy Włochami a Finami. Tutaj będzie 5 pojedynków na mamutach. Natomiast, albo 5 konkursów, jak ktoś woli. A w finale będzie 6 konkursów na mamutach, a to będzie finał Kanada-Francja, więc będzie bardzo ciekawie. Zobaczymy, no w piątek w Dzień Niepodległości idealnie, więc elegancko się to nam wszystko zapowiada. No i co ja mam do powiedzenia? Do zobaczenia w poniedziałek. Może tam powiem sobie całą recenzję Pucharu Świata w Wiśle. No będzie ciężko, no bo ciągle będzie ta rywalizacja, ale no cóż, pewnie będzie prędzej czy później jakiś czas, więc do zobaczenia w następnym odcinku, czyli jak mówiłem w poniedziałek, mam nadzieję, że uda mi to się wrzucić właśnie dzisiaj w piątek, a jak nie, to sobota rano. Mam nadzieję, że ktoś to zobaczy rano, a nie będą wszyscy spać. Do zobaczenia w następnym odcinku, siema.